Witajcie, kochani. W naszym życiu na pewno pojawiają się różnego rodzaju chmury, które przesłaniają słońce. Słońce to nasze serce, to świadomość tego naszego jam jest. Jestem. Ale kiedy pojawiają się różnego rodzaju chmury, to czasami się zdarza nam nie widzieć siebie. I co się dzieje wtedy? W burzy emocjonalnej, różnych myśli, ujawniają się różnego rodzaju nasze, bym powiedział, doświadczenia przeszłości. Im więcej ich było, czy im więcej jest ich zapisanych w naszym ciele fizycznym, ciele emocjonalnym, mentalnym, z innych żyć też, to ujawniają się różnego rodzaju cienie, ciemne chmury. I myślę, że każdy z nas tego doświadczył albo doświadcza, że nagle pojawia się taka przestrzeń, w której po prostu w emocjonalny, mentalny, taki zaciskowy w ciele fizycznym, w taki sposób doświadcza się widzenia tego, co jest. I wtedy cokolwiek dostrzegamy, na cokolwiek patrzymy, to patrzymy przez filtr tego ciemnego doświadczenia. Patrzymy przez filtr tej chmury, która jest nieraz burzowa, nieraz śnieżna, nieraz bardzo, bardzo, bardzo ciemna, czarna. I cokolwiek zobaczymy, to dostrzegamy poprzez narrację, jaka wynika z tej emocjonalnej, mentalnej, fizycznej traumy, doświadczenia, trudności, która została zaczopowana, która zaczopowała energię w nas. I to się ujawnia. To jest tak, że nagle ujawnia się i widzimy coś w sposób, no, nie nasz, tak naprawdę, bo to jest tylko i wyłącznie ciemna chmura. I owszem, jest to dobre, kiedy my takie momenty, takie chwile przeczekamy. Bo jak wiemy, pogoda się zmienia, chmury przychodzą i odchodzą. I to jest takie, no, normalne, pogodowe. Czasami nieraz te chmury przychodzą po to, żeby zobaczyć, doświadczyć, czy jesteśmy dalej w stanie być w tym naszym jam jest, pomimo chmur. Nagle nie czujemy, albo przychodzą takie fale uczuć, które są bardzo nieprzyjemne. I czy wtedy jesteśmy w stanie stanąć w tym naszym jam jest, w tej naszej potężnej istności, która w swojej świadomości wie, kim jest. I to jest wyzwanie dla każdego z nas. Tak naprawdę to na tym polega cały ten taniec. Pomiędzy zapominaniem o sobie i przypominaniem sobie. Te chmury są takim, można powiedzieć, elementem, który sprawia, że my jesteśmy w stanie to doświadczyć bardzo szybko, bo oczywiście w szerszej znaczeniu też my zanurzamy się w tej naszej ziemskiej egzystencji, zapominając o sobie. I potem poprzez życie, różnego rodzaju doświadczenia, my sobie przypominamy siebie. Przypominamy sobie to, kim jesteśmy. Ale wracając do tych chmur, dobrze jest przeczekać, one przechodzą. To jest naturalne. Aczkolwiek czasami nieraz jest tak, że w niektórych miejscach ta pogoda jest taka, że te chmury są cały czas. Wtedy dobrze pomyśleć nad tym, czy to miejsce mi sprzyja. Te okoliczności, ci ludzie, czy one czasami nie wspierają tych ciemnych chmur w moim życiu. I dobrze jest po prostu zrobić krok ku zmianie. Wiem, że to jest potem strefa komfortu, przywiązania, lepsze te ciemne chmury niż nie wiadomo co, coś co, nie wiem co to będzie. Ale tak naprawdę, kiedy sobie zdamy sprawę, że okoliczności i przestrzeń, w której się znajdujemy, jest wspierająca te ciemne chmury, to jest nasza odpowiedzialność, by zrobić krok ku temu, ku,
by właśnie złapać oddech, zobaczyć słońce. I potem można wrócić, ale chodzi o to, że czasami my tak się bujamy. Zasilamy te akumulatory w słońcu, będąc w przyrodzie, a potem wracamy do tej chmurzastej natury, miejsca, w którym jesteśmy. No i najlepiej byłoby po prostu być cały czas w słońcu. Ale życie jest takie, że nas prowadzi przez różnego rodzaju doświadczenia, byśmy się osadzali w tym naszym jam jest, niezależnym od okoliczności zewnętrznych. Żeby zobaczyć, że szczęście nie zależy od pogody, nie zależy od tego, w jakim miejscu się znajdujemy, tylko tak naprawdę jest związane z naszym wewnętrznym wyborem. Ale ten wybór wiąże się z tym głębokim osadzeniem w naszym jam jest. Nie osadzeniem, które jest budowane emocjonalnie, że czuję, o, to jestem jam jest, ale jak nie czuję, to już jestem nie jam jest. Tylko jestem w D jest. W 4D, nie, w 5D jest. No. Kochani, ale to jest kolejna rzecz i cudownie jest, kiedy są wokół nas osoby, które są osadzone w swoim jam jest. Wtedy pobywanie w takiej przestrzeni powoduje to, że my naturalnie w tych wibracjach doświadczamy, można powiedzieć, takiego wyzwolenia, czy takiego poruszenia ku temu zobaczeniu, dostrzeżeniu słońca w swoim sercu. Bo kiedy my jesteśmy często zanurzeni w tych myślach ciemnych, emocjonalnie wzmacnianych, to trudno widzieć słońce. I wtedy nieraz spotkanie, właśnie to są takie cudowne spotkania. Cudownie jest to, kiedy są takie osoby blisko wokół nas. Ale czasami nieraz my nie mamy takich osób. I wierzcie mi, że kiedy gdzieś z serca jest takie zawołanie, to takie osoby się pojawiają. To są takie anioły. Te anioły są w stanie przytulić Ciebie bezwarunkowo. W akceptacji totalnej. A w tej akceptacji totalnej, w tym przyjęciu w całości Ciebie, budzi się to słońce. Te chmury są rozwiewane wiatrem miłości. Bo tak to działa. Czasami nieraz jest tak, że my jesteśmy tak długo w tych ciemnych chmurach, że nagle właśnie spotkanie jakiejś osoby powoduje to, że coś się poruszy. Ale może być też tak, że spotkanie jakiejś osoby poruszy to, że nagle pojawią się chmury i wybije tyle różnych ciemnych odsłon życia, że my stajemy się, budzą się w nas te demony, te duchy, te doświadczenia, te różnego rodzaju w pamięci gdzieś tam głęboko zapisane przeżycia traumatyczne. I są to doświadczenia po to, by to dostrzec. Bo nie zobaczymy słońca, tego doświadczenia, że wyszliśmy z chmury i nagle pojawia się słońce, prawda? Po długim, ciemnym dniu dostrzegamy słońce. To doświadczenie jest tak mocno osadzające nas w tym, kim jesteśmy. Że pomimo chmur zawsze świeci w naszych sercach słońce źródła. I kiedy tak pojawia się taki czas, takie doświadczenia, to chcę wam powiedzieć, że tak naprawdę właśnie w naszych sercach nieustannie świeci słońce. My możemy chwilowo go nie widzieć. I w chwiejności słów, w chwiejności różnych emocji, różnych wiatrów, które nas rzucają na lewo i prawo, możemy po prostu być zagubieni i mówić, że straciłem kontakt z sobą, straciłem kontakt z duszą, z sercem, zamknęło się moje serce. A chcę wam powiedzieć, że to jam jest naszą esencją i ono cały czas rozświetla, jest świetlistym przejawem, świetlistą jakością tego, kim jesteśmy naprawdę.
I to są takie chwilowe, pozorne niewidzenia siebie. A więc tak. Czas. Okoliczności, czy nas wspierają. Spotkane anioły. To wszystko jest wokół nas i w zaufaniu możemy wiedzieć, że wszystko pojawia się we właściwym czasie. Ku temu byśmy mogli właśnie osadzać się w tym naszym jam jest. Jeszcze, kochani, potrzebuję dograć kilka informacji, bo to bardzo ważny temat i tak naprawdę powiem wam, że wszystko na tym polega. To jest cała struktura taka może w chaotyczny sposób przedstawiona przeze mnie, ale dla mnie to jest tak klarowne i myślę, że dla was, dla wielu też. Że tak naprawdę te chmury ciemne, one też właśnie to, co chcę dodać bardzo ważnego, one pojawiają się dlatego, że lubimy być w chmurach jasnych. Poczujcie, zrozumcie, zobaczcie, dostrzeżcie to, że tak jak w transferingu rzeczywistości Zeland mówił o tej wahadle w prawo i w lewo, prawda? To jeżeli nakręcamy się chmurami jasnymi, pięknymi, tęczowymi, wielobarwnie kształtnymi i tam jest dużo emocji, dużo odczuć i są tak zwane wysokie wibracje, to kochani, na pewno pojawia się ciemna chmura. To jest jak w banku. Ja tylko obserwuję. Ktoś, kto jest na bardzo dużym nakręceniu czy w takiej emocjonalnej radości, za chwilę znika z internetu. Na przykład, bo te swoje ciemne chmury przeżywa sam sobą. Tego już się nie pokazuje, prawda? Ale kiedy się jest nakręconym i radosnym i uśmiechniętym, to się pokazuje cały czas słońce i tak dalej. Niby to jest słońce, ale to jest tak naprawdę tęczowa chmura. Nie mam nic do tęczy. Tęcze są wspaniałe. Ale mi chodzi o to, że generalnie, kiedy jesteśmy tak zwanych wibracjach wysokich, a te wibracje wysokie to są te chmury jasne i tęczowe i kształtne, kolorowe i tak dalej, to naturalne będzie to, że nas za chwilę przerzuci do ciemnych chmur. Zawsze. Macie to jak w banku. I ja po prostu... W banku? Nie, bank to nie jest dobry przykład. To już w banku się już nic nie ma. Macie to zagwarantowane. A gwarancją w tym momencie jest to, żebyście spojrzeli na swoje doświadczenie. Zawsze tak jest. Zawsze. I teraz jest pytanie, co z tym zrobić? Bo my ganiamy za tymi jasnymi chmurami i chcemy być w tych jasnych chmurach i w tych wysokich wibracjach, a jak przychodzi ciemna chmura, to nas wypierdziela po prostu w jakieś ciemne bagno, las i tak dalej. To jest kwestia właśnie tej identyfikacji. Ja już kiedyś powiedziałem, niebem jesteśmy, w którym wydarzają się te chmury. Ta cała pogoda się zmienia. Tylko my czasami tkwimy w takim przeświadczeniu, że jestem blisko siebie, kiedy jestem w wysokich wibracjach, czyli w jasnych chmurach. I kochani, będziemy tak cały czas rzucani na lewo i prawo, jeżeli będziemy tak utożsamiali się. Ale jest ważny element, który chcę teraz wspomnieć. Bardzo ważny, bo generalnie to, co mówię, jest dla mnie jasne, klarowne, przejrzyste. Ale dla na przykład emocjonalnej istoty, gdzie ten żeński pierwiastek jest bardzo silny, to będzie to niezrozumiałe. Dla wielu z was, którzy emocjonalnie czytają rzeczywistość, uczuciowo czytają rzeczywistość, ja też czytam ją, też, to nie chodzi o to. Uczucia to są narzędzia, to są wspaniałe kompasy, wow, rebelka, jesteśmy dla uczuć. Ale ci, którzy czytają, identyfikując swoje wibracje swoje jestem z uczuciami, to właśnie często zanurzają się w taką dualną grę. Uczucia och, ach, b. Wysokie wibracje, niskie wibracje. Zawsze to będzie wynikało z tego, że identyfikuję się w swojej integralności, swoim jestem z uczuciem. A uczucie jest tylko i wyłącznie narzędziem do rozpoznawania, do ekspresji, do wyrażania, do doświadczania. I to jest tylko po to, a nie po to, żeby utożsamić się, że ja swoje jam jest, to jest wtedy, kiedy czuję się dobrze.
kiedy czuję, jak energia płynie w moim ciele poprzez puste jelita, po czymś tam. To jest tylko zmiana wibracji. To jest odczuwanie tego, że ciało wibruje inaczej i po prostu w innych częstotliwościach, zakresach się poruszamy. To wszystko. Ale to nie jesteśmy my. Jeżeli się zidentyfikujemy, to jesteśmy w 4D. W 5D. Kurczę, nie wiem, może w 3D. O to chodzi, że ta gra wysokich wibracji, niskich wibracji to są gradualna. Będzie cały czas nas ścinać w jasne chmury i w ciemne. Będziemy tęsknić za jasnymi. I tak zawsze jest. I tak będzie to funkcjonowało, dopóki sobie nie uświadomimy tego, że identyfikacja z tym swoim jam jest poprzez uczucia, jest błędna. No tak, kochani. To moje spojrzenie i sobie mogę tutaj powiedzieć, co chcę, a wy możecie to zarezonować lub nie i powiedzieć, nie, co on pierniczy, mówiąc ładnie, prawda? Ja widzę tylko to, że my często identyfikujemy się i nazywamy coś w taki sposób, że po prostu to nas potem zgniata i miota na lewo i prawo. Tak więc wszyscy ci, którzy tak bardzo są duchowo oświeceni i wibracyjnie wzniesieni, spójrzcie na swoje życie. Jeżeli są takie huśtawki, że wy macie stan depresji, smutku, lasu ciemnego i tak dalej, a potem jest stan wysokiego bycia w swoim jam jest, to jest fałsz. To tak nie działa. To jest jakiś element doświadczania, ale generalnie to jest tak, że w świadomości, w rozszerzeniu, w swoim jam jest, obejmujemy wszystkie stany wibracyjne, w swoim jam jest. Jesteśmy nieporuszeni. To cały ten taniec terapeutyczno-uzdrawiający, uwalniający, oczyszczający jest w obrębie właśnie tego chcę, nie chcę. Wysokie wibracje, niskie wibracje. Zanieczyszczenie, oczyszczenie. Temat, powiem wam, że jest bardzo złożony i u każdego przejawia się w różny sposób. Mi chodzi o to, żeby przedstawić pewien schemat, pewne sposób, jak ja to widzę wszystko. I teraz bym powiedział, taki żeński, męski pierwiastek jest bardzo ciekawą doświadczeniem u każdego z nas. Bo kobieta w swojej naturze chce być emocjonalna, uczuciowa, rozlewająca się. I często życie ją prowadzi do tego, że potrzebuje się skrępować czymś, co nie jest dla niej wygodne. Wtedy jest dobrze, kiedy jest mężczyzna obok, który daje jej oparcie, wsparcie, jest po prostu, jest taką skałą, taką twardą skałą. A ona może w swojej miękkości, swej rozrzutności, swej magiczności po prostu tańczyć. Nie patrzeć na to, że gdzieś jest jakaś granica, czy jakiś ten, bo wie, że jest osadzona w tym męskim, można powiedzieć, tym elemencie, który daje jej poczucie takiego chodzenia po ziemi. Bo my mamy łączyć ziemię z niebem, prawda? A nie gdzieś tam latać. I to są elementy pierwiastki, które my sami w sobie mamy, yin i yang. Przez spotkania z innymi osobami, czy z mężczyzną, kobiety z mężczyzną, czy mężczyzny z kobietą, to my przeglądamy się i budzimy te pierwiastki w sobie. Ale często jest tak, że te interakcje są bardzo zakłócone, bo przeważa jakiś pierwiastek, a tutaj chciałoby się, żeby był inny pierwiastek, silniejszy. Albo żeby była równowaga. A tej równowagi, no właśnie. I to jest niesamowite, kochani, że w tym całym odkrywaniu siebie, w tych ciemnych murach jasnych, jak cudnie jest o tym mówić, to widzieć, dostrzegać cały ten teatr i wzrastać, rozwijać się, rozkwitać w swojej równowadze, w swojej integracji, harmonii, pierwiastku męskiego i żeńskiego. I to jest takie cudowne, że tyle rzeczy się dzieje wokół nas, za które bardzo dziękuję. Bo to, co przeżywam w swoim życiu, to, co przeżyłem w swoim życiu, doświadczyłem, to mi pokazuje właśnie tą całą grę. Ten cały taniec, który jest tak wielobarwny. Żeby nie było nudy.
prawda? Żebyśmy się dobrze bawili, to sobie chodzimy po ciemnym lesie, potem chodzimy sobie w słoneczku, opalamy się, a jak jest słoneczko za dużo, no to nas wrzuca znowu w jakiś ciemny las i odkrywamy to, że o, jam jest ani w ciemnym lesie, ani w słoneczku, bo ja jestem i tu, jestem. I to jest esencja każdego z nas. Kocham cię. Hej.